Na przestrzeni ostatnich miesięcy rozpoczęto kilka inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na Zarabiu. Dla amatorów ruchu na świeżym powietrzu powstają nowe możliwości aktywnego spędzania czasu. Zarabie, tak poważnie zniszczone 3 lata temu przez powodzie, zaczyna nabierać nowego kształtu i jakości. Odremontowano plażę trawiastą, która została wyposażona w drenaż. Wokół powstają alejki spacerowe i trasy rowerowe. Odbudowane zostaną także elementy małej architektury. Altanki drewniane przy placu zabaw i przy placyku z miejscem na grilla, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz zieleń niska i wysoka, jak również boisko do siatkówki plażowej. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki uzyskaniu 2,3 miliona złotych, które gmina Myślenice otrzymała ze środków państwowych w ramach tzw. powodziówki na odbudowę szkód wyrządzonych przez Wielką Wodę w 2010 roku. Na przeciwległym brzegu Raby trwają także prace na kortach tenisowych. Obok istniejących 2 kortów powstaje budynek szatniowy, a za nim kolejne 2 korty, które w przyszłości będą zadaszone. Powstanie także kort treningowy ze ścianką oraz boisko do badmintona. Te prace dofinansowane są z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sąsiedztwie strzelnicy sportowej powstaje za to baza treningowa piłkarzy Wisły Kraków. Położona została już murawa na obu boiskach, obecnie trwają prace w budynku zaplecza treningowego. Ogólnie można ocenić na stan zaawansowania robót w 70-75% w zależności od obiektów. Jeżeli chodzi o trawę, praktycznie jest w całości wykonana poza oświetleniem, montażem bramek, ławek dla zawodników. Pozostałe rzeczy są wykonane. W budynku zaplecza odbywają się prace wykończeniowe, instalacje, tynki, płytki, praktycznie też na ukończenie. Koniec prac przewidziano na połowę grudnia, a już 2 stycznia przyszłego roku obiekt zostanie przekazany do dyspozycji piłkarzy Wisły.